Dzień dobry, przy mikrofonie Leszek Ślazyk w trzecim odcinku z serii Siedem grzechów głównych importera. Dziś będę mówił o nieczystości, przy czym nie podejmę tematu rozrywek damsko-męskich w wolnym czasie, ale opowiem o specyficznym sposobie prowadzenia biznesu, który w sposób dosadny, a doskonały zdefiniował niejaki Dario w rozmowie z niejakim Jackiem. Mniej dosadnie sposób ten określa się mianem dymania. Z czego wynika ta nieczystość w biznesie? Z przekonania o swojej wyższości i pogardy dla innych. Chciwość ma tu też z czasem swój udział. Jednak nieczystość, o której mówię, różna jest od chciwości. Bo tu nie chodzi o rządzę pieniądza, podobną tej, którą żywił golum wobec pierścienia władzy. Ta nieczystość jest po prostu emanacją przekonania wewnętrznego przekonania osoby. Że może przekraczać granice, bo na przekraczaniu granic zasadza się, wedle tej osoby, zarabianie dużych pieniędzy, robienie dużych interesów. Taka osoba może być, być może sama doświadczyła dymania, albo się go nauczyła w początkach swojej biznesowej kariery i potem kontynuuje, zazwyczaj z sukcesem. I na tym polega chyba największy problem związany z nieczystością. Osoba dotknięta tą przywarą działa wbrew zasadom, zwłaszcza tym niepisanym normom społecznym i biznesowym. Zaskakuje. Pozostawia za sobą kilwater ludzi rozczarowanych, oszukanych, zniesmaczonych, takich, które z nią, nim nie chcą mieć w przyszłości niczego wspólnego. Ale te osoby to już przeszłość. One pozostają w tyle. Jak kilwater, właśnie. A przed tą osobą nieczystą rozciąga się nietknięta tafla wody. Można patrzeć w przyszłość i czekać na kolejną okazję. Dawno, dawno temu, właśnie w zeszłym, a w tym stuleciu za górami i lasami. W dawnej stolicy państwa, mieście słynącym z oszczędności jego mieszkańców, żył sobie przedsiębiorca, który stworzył firmę o budzących podziw i zazdrość rozmiarach. Firma ta zajmowała się sprzedażą projektowanych przez siebie towarów produkowanych w Chinach i sygnowanych własną marką. W jakimś tam punkcie na osi czasu nawiązaliśmy kontakt i zaczęliśmy nieśmiałą współpracę. Nieśmiałość została przełamana. Otrzymaliśmy kolejne większe zamówienie. To zamówienie, jak ustaliliśmy to na początku, miało zostać skontrolowane przez pracowników klienta na miejscu w Chinach. Tam, zgodnie z naszym obyczajem, podejmowaliśmy pracowników miodem i winem, a w fabrykach, gdzie kontrolowaliśmy jakość produkcji, staraliśmy się, by była to kontrola pro forma. I faktycznie nie było się do czego przyczepić, nikt się nie czepiał. Po zamknięciu tego zlecenia spodziewaliśmy się większego, bo biorąc pod uwagę wielkość firmy i tempo rozwoju jej sieci sprzedaży, mogliśmy w przybliżeniu określić jej potrzeby. Minęło kilka tygodni i otrzymaliśmy zamówienie na jeden model w kilku wersjach kolorystycznych. Sądziliśmy, że to taki pilot w części kolekcji, o której produkcji rozmawialiśmy. Po dwóch tygodniach. Podpytaliśmy, jak się sprawy mają z kolejnymi zamówieniami, bo musimy doorganizować produkcję. Dowiedzieliśmy się od kogoś z firmy, że się nie mają w ogóle, bo już dostaliśmy zamówienie i więcej w tym sezonie zamówień nie otrzymamy. Była to zaskakująca informacja, zwłaszcza, że realizacja tego pojedynczego zamówienia nie miała większego sensu dla nas, bo nie miało ono żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Przygotowanie wszystkich akcesoriów, dla tak małego zamówienia pochłaniało z górką nasz potencjalny niewielki profit. Dla klienta oznaczało to rozproszenie bieżącej produkcji, a co za tym idzie, zwiększenie zarówno kosztów, jak i poziomu ryzyk wszelakich. Ale skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Zamówienie przyjęliśmy i zaczęliśmy realizować. Po kolejnych kilku tygodniach dostaliśmy od naszego klienta zaproszenie do jego siedziby w niegdysiejszej stolicy. Pamiętam, że z czasem było tak ciasno, że musieliśmy lecieć na to spotkanie samolotem. No bo z jednego krańca Polski na drugi, a autostrady były jeszcze wtedy w tak zwanych powijakach, czyli ich w ogóle nie było. No to poleciliśmy. No, bo jak nie, jak tak? Na miejscu zostaliśmy podjęci wodą mineralną, kawą i paluszkami. Rozmowa miała dotyczyć objęcia przez nas nadzorem jakościowym całej produkcji klienta, realizowanej przez niego w Chinach. Siadamy Popijamy wodę z gazem lub bez i pan klient pyta. Jak sądzicie, panowie, ile wasza usługa będzie mnie kosztować? Ja na to, że musimy mieć podstawowe dane. Jak wielkość produkcji, poszczególne lokacje tej produkcji dla każdego z sezonów. Wtedy możemy policzyć, ile potrzebujemy ludzi, czy muszą ci ludzie jechać do fabryk w delegacje, czy są one na tyle blisko, że uda się to ogarnąć na przykład szybkimi pociągami, i itd., itd. A na to klient. No, ale tak w przybliżeniu, panie Leszku. No, ile? W procentach na przykład. Powtarzam więc, że bez podstawowych danych to wróżenie z fusów. ale tak w przybliżeniu. Tak mniej więcej. Hmm, mniej więcej. Nie znając nawet przybliżonej wartości zamówień w danym sezonie, nie wiedząc ile to sztuk, ile i jakich modeli, gdzie i przez kogo produkowanych. No, nie potrafię odpowiedzieć sensownie. A gość się tak dziwnie uśmiecha i powtarza: Tak mniej więcej, panie Leszku, 2% czy może 5%? Na co ja, bez danych, to faktycznie może 2%, a może 5%. I przekomarzaliśmy się tak z dobry kwadrans, po czym pan przedsiębiorca, nie przestając się uśmiechać, niczym Monaliza, zakomunikował, że audiencja dobiegła końca, że możemy sobie podać grabki i rozejść się do zajęć. Pamiętam, że ledwie wyszliśmy z budynku nowoczesnego i podkreślającego biznesowy luz i rozmach właściciela firmy, a w prasie podkreślał, że jest niekonwencjonalny, więc nosi koszulki Polo i mokasyny na bosę stopy zamiast garniturów choć go na nie stać. Podzieliłem się ze swoim współpracownikiem wrażeniem, że całe to spotkanie nie miało żadnego sensu. Człowiek zaprosił nas na niby konkretną rozmowę, ale nie padł podczas niej żaden konkret. Po co mieliśmy się spotkać, koniecznie dziś, koniecznie teraz? Przecież to, co ten człowiek nam zakomunikował, to oczywista deklaracja, że nie jest zainteresowany. Gdyby był, rozmawialibyśmy o detalach, a nie jak nierozgarnięte dzieci z czworaków dywagowali, czy dwa, czy pięć. Nie podoba mi się to, powiedziałem, paląc z pierwszego po bardzo długiej przerwie papierosa, który pozostawił po sobie smak podobny do tego dziwnego spotkania. Nie wiem, co tu nie gra. Ale coś tu nie gra. Podsumowałem kwestią godną bohatera opowieści Coelho. Po kilku dniach wybuchła afera. Dziewczyna z biura w Suzhou, która pojechała do fabryki skontrolować jakość tego pojedynczego zamówienia, zadzwoniła z informacją, że w Chinach robią podróbki produktów naszego klienta. Wracając do biura, wpadła jeszcze do innej współpracującej z nami fabryki, żeby podrzucić jakieś akcesoria do produkcji czy coś tam, a tam na stołach pakują ciuchy z logo naszego klienta, zrobiła zdjęcia, przesłała mailem. No w mordę, ktoś normalnie produkuje podróbki rzeczy od naszego klienta i to stare wzory. Smażymy maila do klienta i ślemy niemal w środku nocy. No bo afera jest, trzeba działać. Czekamy na odpowiedź i nic. Mija dzień, dwa, trzeciego dzwonimy. Czy dostali wiadomość? No i co robić? Nic nie robić. To jest powtórzone zamówienie. Które daliśmy innemu dostawcy w okolicy. Aha. Aha. I wtedy mi się kropki połączyły. Znałem dokładnie sposób pracy tego klienta. Nie składałby powtórzonego zamówienia do nowego dostawcy, bo to robota od nowa, począwszy od wyprodukowania prototypu. Strata czasu. A w powtórzonych zamówieniach chodzi o to, żeby otrzymać to samo, co wcześniej, tylko szybciej. Czyli to zamówienie zostało w zasadzie złożone nam, tylko że z pominięciem nas. Co więcej, to nasze spotkanie w siedzibie szanownego klienta zostało zorganizowane w takim terminie, żeby uzyskać gwarancję, że ani ja, ani mój współpr współpracownik nie będziemy wtedy w Chinach, kiedy to powtórzone zamówienie będzie realizowane. Ale z przypadkami jest tak, przynajmniej w moim życiu tak się zdarza, że rujnują najbardziej nawet wyrafinowanie, skonstruowany plan. Zgodnie z wcześniejszym planem, po paru dniach wlądowałem podobnie w Chinach. I niemal wprost z lotniska pojechałem do mojego chińskiego przyjaciela. Po sierpnięciu zielonej herbaty, której listki, jak twierdził, ustami zbierały nagie dziewice z odciętej od cywilizacji wioski w prowincji Guangxi, zapytałem wprost, czy za moimi plecami nawiązał współpracę z naszym klientem. A na to Chińczyk że na targach w kantonie ten nasz klient do niego przyszedł, powiedział, że po co im dwóm w tym układzie ja, do którego w to układu nic nie wnoszę, za to za frajer przycinam jakieś horrendalne prowizje. Klient obiecał, że złoży Chińczykowi zamówienia na nie mniej niż po 100 tysięcy dolarów każde, a tych zamówień może każdego miesiąca złożyć ze cztery. Oczywiście Chińczykowi pękła guma w gaciach. Głowę dam, że sobie natychmiast zwizualizował siebie, kupującego nie tylko tę herbatę ulubioną na kilogramy, a wierzcie mi Państwo, że droższa była od herbaty Lipton, ale że w pakiecie nabywa jeszcze te dziewice, rwące, herbaciane listki, droższe od złota. Co tam kilkanaście lat współpracy, skoro tu na stole negocjacyjnym leżą miliony. No i wszedł wewnyki, jak do siebie do domu. A, bo z tych zamówień licznych to się tylko jedno pojawiło. Jak już wszystko fabryki wyprodukowały, klient przysłał panie do kontroli, i te panie wprowadziły w życie trik, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Na czym on polegał? A to zapraszam do wysłuchania odcinka pod tytułem Chciwość. W tych okolicznościach przyrody Chińczyk, który wziął udział w robieniu mnie w bambuko, zwrócił się do mnie z uprzejmą prośbą, żebym pomógł mu sobie poradzić z kłopotliwym klientem, którego zamówienie może mu przynieść ponad 30 tysięcy dolarów straty. W tym samym niemal czasie dostałem informację z biura w Polsce, że klient jest wstrząśnięty złą jakością produktów z naszego zamówienia pojedynczego, i żąda 45% upustu. Na co natychmiast odpowiedziałem, że w tych okolicznościach sprzedajemy tę niewielką ilość lokalnemu dealerowi odzieży drugiego gatunku. Ponieważ za te wzory klient miał płacić akredytywą, jeśli dostawa nie wypłynie z Chin do ustalonej daty, klient nic nie straci. Najwyżej kilkaset złotych kosztów akredytywy. A te możemy pokryć. Proszę o podanie numeru konta z wyrazami szacunku. Oburzony pracownik klienta wyraził w odpowiedzi rozczarowanie naszą postawą i oświadczył, że w takim razie dalsza nasza współpraca nie ma sensu. Fakt. Co więcej, autentyczny to my byliśmy winni temu, że nasz klient nie mógł dalej kontynuować współpracy z nami. I tylko swojemu biznesowemu geniuszowi zawdzięczał, że wyczuł, że z nami coś nie jest nie tak i złożył takie małe zamówienie, żeby sprawdzić, czy przeczucie go nie mylą. No i proszę, nie myliły. My zamiast biznesowo podejść do rozwiązania problemu, to narażamy klienta na straty. Skandal. Nie spotkaliśmy się już nigdy więcej z tym panem. Z chińskim kooperantem też nie. Nasze zamówienia realizowane w jego zakładzie przenieśliśmy gdzie indziej. I już. Nie pamiętam, czy było to przed właśnie opisywanymi zdarzeniami, czy może już po nich. Nie ma to w zasadzie większego znaczenia. Pewnego dnia, naprawdę wiele lat temu, otrzymałem wiadomość od znanego w naszym regionie producenta urządzeń dla przemysłu i budownictwa. Tajemniczy to był człowiek i bez wątpienia przedsiębiorczy. Krążyło wiele opowieści na temat jego przeszłości biznesowej, jak to z zupełnie marginalnego aspektu swego pierwotnego biznesu stworzył nową jakość w nowej dla niego branży, a potem poszedł szeroko i daleko poza granice kraju. Zatem wiadomość, którą otrzymałem, była zaskakująca, ale zarazem łechtała przyjemnie niedopiszczone permanentnie jego. Wielki biznes zainteresował się ślazykiem. Uzgodniliśmy kalendarze i spotkaliśmy się w siedzibie firmy. Robiła wrażenie. Wielkie przestrzenie, nowoczesny sprzęt biurowy, płaskie monitory, komputerów nie były jeszcze wówczas powszechne a w tej firmie owszem. Bardzo nowoczesny zakład produkcyjny, w dużej mierze zautomatyzowany. Obeszliśmy całość i wylądowaliśmy w konferencyjnym. Pan, nazwijmy go Eusebiusz, opowiedział o historii swojego biznesu. Okazało się, że sporo opowieści krążących o tych początkach było prawdziwych. Tak, ze stosunkowo niewyrafinowanego technologicznie przedsięwzięcia pan Eusebiusz stworzył firmę technologiczną. A wszystko dlatego, że w tym pierwotnym biznesie potrzebował rozwiązania niedostępnego na polskim rynku. Pokombinował, korzystając z zewnętrznych podwykonawców, zrealizował swoją wizję, a potem doznał olśnienia. Skoro stworzył od podstaw coś, czego nie ma. A co jest potrzebne, to znaczy, że może to swoje dzieło multiplikować i sprzedawać. Jak pomyślał, tak zrobił. Okazało się, że to był znacznie lepszy plan niż wcześniejsze zajęcie, szczególnie pod względem finansowym. Biznes rozkręcił się niezwykle, a sprzyjały mu też okoliczności lat 90., czyli czas uzupełniania niezliczonych braków pomiędzy tym, co pozostawił PRL, a tym, czym przewyższał nas Zachód. Pan już widział przyszłość w implementowaniu w swoim biznesie rozwiązań elektronicznych. Spodobał mu się pomysł któregoś z pracowników, aby stosowane dotychczas mechaniczno-elektryczne panele sterowania zastąpić ekranami dotykowymi. Na rynku pojawiły się wówczas tzw. palm-topy, czyli takie niewielkie wymiarami i możliwościami komputery z ekranami dotykowymi. Po kilku sezonach wyparły je pierwsze smartfony, ale w tamtym konkretnym momencie o smartfonach jeszcze w sensie użytkowym nie myślano. Pan Eusebiusz powiedział, że słyszał, że od lat zajmuje się organizacją produkcji w Chinach, zatem chciałby mi powierzyć sprowadzenie elektronicznych urządzeń do sterowania jego urządzeniami mechanicznymi. Nie mam się obawiać, że to temat zupełnie mi nieznany, Pana Ełzebiusz przydzieli mi jednego albo dwóch inżynierów, no i będę z nimi współpracować. A celem współpracy będzie znalezienie producenta tych elektronicznych urządzeń, który będzie dodatkowo w stanie stworzyć rozwiązanie szyte na miarę. Nie jakiś seryjny produkt, nieco zmodernizowany i przystosowany do określonych zadań, ale produkt od podstaw zaprojektowany przez firmę pana Eusebiusza ale zanim zaczniemy robić cokolwiek, trzeba ustalić warunki. Skontaktuje się ze mną prawnik pana Euzobiusza i przedstawi umowę. Po kilku dniach faktycznie otrzymałem umowę, przesłałem do swojego prawnika, który nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Miałem wyszukać odpowiedniego producenta, wynegocjować w porozumieniu z panem Euzobiuszem odpowiadającą mu cenę, potem nadzorować proces produkcji, weryfikować jakość urządzeń i organizować rytmiczne ich dostawy do Polski i nie tylko. Potwierdzeniem umowy miała być określona w niej zaliczka, wynagrodzeniem zaś miała być przyzwoita prowizja od wartości poszczególnych dostaw. No i zapowiadało się, że to początek perspektywicznej, naprawdę perspektywicznej współpracy. Zaczęliśmy poszukiwania właściwego dostawcy. W Chinach nie było wówczas zbyt wielu OM-owych producentów elektroniki. Szukaliśmy w Shenzhen, ale tam wciąż można było zrobić ewentualnie jakąś zabawkę elektroniczną, jakiś gadżet, ale nic bardziej wyrafinowanego. Szukaliśmy w Hongkongu, tu z kolei natykaliśmy się wyłącznie na pośredników, którzy bardziej przeszkadzali niż pomagali. Wreszcie udało się namierzyć nam kilka firm na Tajwanie. Chwała opatrzności, że był to moment, w którym komunikacja za pośrednictwem faksu zaczęła przegrywać z korespondencją mailową. Od inżynierów pana Euzebiusza otrzymywałem informacje na temat funkcji urządzenia, sposobu jego budowania, możliwości instalowania, mocy obliczeniowej, standardów, które powinno spełniać itd., itd. Po kilku tygodniach na placu boju została jedna firma z Tajwanu. Zaczęliśmy rozmawiać o cenie. Negocjacje trwały kilka tygodni, bo zmienialiśmy specyfikację urządzenia, rozbijaliśmy koszty na atomy. Aż wreszcie podpisaliśmy umowę na 5000 urządzeń. Połowa sukcesu. I tu pan Uzebiusz przez swoją sekretarkę informuje mnie, że za kilka tygodni będzie przejazdem w Azji. To może byśmy wskoczni na ten Tajwan i dopieli wszystko. A ja się pytam wszystko, czyli konkretnie co? No bo przecież umowę mamy podpisaną. Tajwan czeka na otwarcie akredytywy, którą ponoć otwieramy. Sekretarka nie zna szczegółów, ale mam pisać do Tajwańczyków, że ich odwiedzimy niebawem. Minęło kilka tygodni. Pracowałem wtedy w Sudżu. Żeby dotrzeć na Tajwan, musiałem najpierw udać się do Hongkongu i stamtąd lecieć do Tajpej. Nie było jeszcze bezpośrednich lotów między Chinami kontynentalnymi i Tajwanem. Spotkaliśmy się z panem Euzubiuszem, jego inżynierem i szefem handlowców na lotnisku w Hongkongu. Ja przyleciałem z Szanghaju, oni z któregoś z krajów arabskich. Musieliśmy poczekać kilka godzin na swój wspólny lot na Tajwan. Pan Euzebiusz gadał głównie ze swoim dyrektorem. Inżynier wyglądał jak te koty z kreskówek, które chcą koniecznie znaleźć się w innym miejscu niż się aktualnie znajdują. Poczekaliśmy, ile trzeba było, i poleciliśmy do Taipei. Tam na miejscu, na lotnisku, otrzymaliśmy wizy i w holu spotkaliśmy kierowcę firmy, z którą komunikowałem się od miesięcy. Zawiózł nas do hotelu, gdzie szybko rozeszliśmy się do swoich pokojów żeby odespać podróż i w dobrej kondycji stawić się w hotelowym foyer przed dziewiątą rano następnego dnia. No i tak się stało. Z hotelu do zakładów mających podjąć się produkcji urządzenia dla nas było może 20 minut z samochodem. Na miejscu przywitała nas cała delegacja pracowników firmy z prezesem na czele. Zostawiliśmy swoje teczki i torby z laptopami w sali konferencyjnej i poszliśmy oglądać produkcję. Ja widziałem wcześniej setki chińskich fabryk, wielkich fabryk w tak zwanych demoludach, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. To była fabryka z innej równoległej rzeczywistości. spore przestrzenie, niezwykle czyste, taki reżim produkcyjny. Mało ludzi, wiele automatów, robotów. Zobaczyliśmy proces produkcji jednego z popularnych wówczas palmtopów dawno już nic nie zrobiło na mnie tak dużego wrażenia pomyślałem sobie że łaskawym mrugnięciem oka fortuna pozwoliła mi nawiązać kontakt z tymi właśnie ludźmi przestałem się niepokoić że warunki w jakich ma być produkowane urządzenie rozczarują pana Uzebiusza i że się zniechęci obejrzeliśmy co było do obejrzenia i udaliśmy się do sali konferencyjnej najpierw swoją prezentację przedstawili gospodarze historia założyciele pierwsze produkty dzisiejsza skala Plany na przyszłość. A potem prezentację firmy pana Eusebiusza przedstawił inżynier pana Eusebiusza. Historia, początki biznesu, dzisiejsza skala, plany na przyszłość. No i ładnie, no i fajniutko. Szef tajwańskiego zespołu podjął wątek i zapytał, czy pojawiły się ewentualne jakieś korekty dotyczące specyfikacji urządzenia, o którym rozmawialiśmy od miesięcy. Mówił to żartem w nawiązaniu do licznych zmian wcześniej w, w, przez nas wprowadzanych, a przecież mieliśmy już tutaj umowę. Detale dopięte. I wtedy pan Ełzebiusz zapytał. A na ile wyceniliście nam urządzenie? Cóż, spojrzał w papiery tajwańczyk 270 dolarów za sztukę. Aha, ale ja nie zapłacę więcej jak 170 dolarów. Rzucił lekko pan Ełzebiusz i się uśmiechnął do mnie. Hmm, nie rozumiem. Tajwańczyk spojrzał na nas pytająco. Ja się uśmiechnąłem, uspokajająco zakładając, że pan Eusebiusz raczy sobie żartować, bo byłem święcie przekonany, że sobie żartuje i dlatego się uśmiecha. Nie, no, wyjaśniliśmy już wcześniej w korespondencji, ile kosztują nas poszczególne komponenty, doprecyzował Tajwańczyk, ile mogliśmy obciąć cenę, tyle obcięliśmy. No to nic z tego interesu, oświadczył pan Eusebiusz. Wstał z fotela. Wrzucił notatnik do swojej teczki i nie pozostawił żadnej wątpliwości, że nie żartuje i że jest gotowy do wyjścia. Zaległa grobowa cisza. Nikt w zasadzie nie ogarniał rozumem tego, co się stało. Z członków zespołu tajwańskiego już po powietrze, a jego szef poczuł się po prostu głęboko urażony. Wzięcie udziału w tym spotkaniu szarpywało jego autorytet, jego wizerunek. I po kilkunastu sekundach zaskoczenia obrotem spraw, przestają ukryć swoje odczucia. Ponieważ jednak był człowiekiem kulturalnym i obytym, zaproponował, byśmy udali się na lunch. Pan Ełzebiusz oczywiście przyjął zaproszenie. Był to chyba najgorszy posiłek jedzony w towarzystwie w, w moim życiu. Potrawy były znakomite, ale wszyscy stracili apetyt oprócz pana Euzopiusza, który sobie dogadzał i dopytywał szczegóły związane z przygotowaniem poszczególnych dań. Ale atmosfera wokół stołu była iście grobowa. Usiadł przy mnie Tajwańczyk, z którym komunikowałem się przez te kilkanaście ostatnich tygodni z pytaniem, o co tu chodzi. Nie byłem w stanie dać mu żadnej odpowiedzi. Sam nie rozumiałem tego, co się przed kilkoma kwadransami rozegrało. Restauracja, w której nas podejmowano, znajdowała się może z kilometr od naszego hotelu. Szef Tajwańskiego zespołu powiedział w pewnym momencie, że musi wracać do pracy. Pokaże nam, w którym kierunku iść. Poradzimy sobie na pewno. On leci, bo sprawy się same nie załatwią. Pożegnał się chłodno, dopytał, czy na pewno dotrzemy do hotelu, czy może któryś z jego ludzi ma nam pomóc trafić gdzie trzeba. I uzyskawszy potwierdzenie, że damy radę, zapakował się z, ze swoimi ludźmi do vana i odjechał. Myślę, że uznał, że ma do czynienia z ludźmi opóźnionymi w rozwoju, bo tylko tak mógł wyjaśnić sobie przebieg zdarzeń. A ja wciąż nie znajdowałem odpowiedzi na proste pytanie: O co Kaman? Ruszyliśmy w kierunku hotelu. W pierwszej parze pan Eusebiusz ze swoim dyrektorem, w drugiej, kilka kroków z tyłu, szedł inżynier pana Euzebiusza i ja. Inżynier coś tam mruknął, że przeprasza, ale nie wie, co się stało i dlaczego. Ja generalnie wymruczałem jakąś nieartykułowaną frazę i zamilkliśmy. Dzięki temu milczeniu doskonale usłyszałem, jak pan Ełzebiusz w języku, którego uczyłem się z sukcesami od piątej klasy szkoły podstawowej do końca studiów, mówi do swojego dyrektora handlowego. Słuchaj, my jutro lecimy do Dubaju. Ja już zadzwoniłem do firmy, żeby nam bilety przebukowali. Posiedzimy kilka dni w Dubaju i wracamy tutaj. Proste, prawda? Proste. A już po powrocie do hotelu, kiedy zszedłem do recepcji, żeby zamówić na dzień następne dwie taksówki, by nas zawiosły na lotnisko, natknąłem się w hotelowym barze na pana Eusebiusza, degustującego jakieś wino zaoferowane przez hotelowego barmana. Pan Eusebiusz dodawał sobie szyku, afiszując się ze swoją niezwykłą wprost znajomością win. W istocie, ta znajomość ograniczała się do prostej zasady: wino drogie to wino dobre, wino tanie. Nie może być dobre. Amen. Żeby dojść do recepcji, musiałem przejść koło niego. Uśmiechnąłem się do niego kwaśno, a on, kiedy go mijałem, uniósł kieliszek czerwonego wina i powiedział – nie zawsze wychodzi, co, panie Leszku? Uśmiechnął, i uśmiechnął się tak, jak kilka godzin wcześniej w sali konferencyjnej w siedzibie tajwańskiej firmy. Po co to powiedział? Musiał? Było mu to potrzebne z jakiegoś powodu? Do dzisiaj mnie to zastanawia. Następnego dnia rano w recepcji wymeldowaliśmy się z hotelu. Pan Euzeb podszedł do mnie i zapytał, A to ja może zapłacę za pański hotel. Gdybym miał wtedy w rękach coś cięższego, użyłbym bez wahania. Dotarliśmy na lotnisko, tam podaliśmy sobie wszyscy ręce i rozeszliśmy się do swoich bramek, by czekać na swoje samoloty. Jakieś pięć lat temu, przez jeden z serwisów biznesowych skontaktował się ze mną szef firmy zajmującej się technologiami medycznymi. Byłem przekonany, że to efekt wcześniejszego spotkania z inną firmą, której szef koniecznie chciał przedstawić mnie swojemu koledze. Udałem się na to spotkanie w zasadzie bez większego planu od po prostu poznać kogoś nowego, dowiedzieć się, co robią ludzie zaledwie pół godziny piechotą od mojego domu. Nowoczesny wieżowiec biurowy, wnętrze jak z katalogu zdjęć stokowych spod hasła Modern Office. Mała przeszklona sala konferencyjna, szef firmy w garniturze, ale w koszuli bez krawata. Czyli, że jednak większy luz, może bez piłkarzyków w przestrzeni wspólnej, może bez owocowych czwartków, ale jednak z dystansem do sztywnej formy. Pytam menadżera energicznego. O co się w zasadzie rozchodzi, bo jakaś mało informację otrzymałem na temat tego, czego się ode mnie odczekuje, na co menadżer, że spoko loko, poczekajmy chwilkę, bo tu jeszcze kilka osób ma wziąć udział w spotkaniu. Zjeżyłem się, no bo nie było mowy o spotkaniu wieloosobowym, co więcej, nie ujawniono też konkretnego celu. Wspomniano o tak zwanych możliwościach współpracy, czyli pogadamy, wypijemy kawę, dwie kawy i na 99% do widzenia do nigdy. Przyszła jakaś pani w spódnicy o długości utrudniającej chodzenie i w bluzce koszulowej powodującej, że wyglądała choro. Przyszedł potem jakiś spocony gostek w pogniecionej koszuli, oświadczając na wstępie, że on ma niezwykle mało czasu. Na co ja, że to rozmawiajmy, skoro tu się pojawia ciśnienie na czas. Nie, 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 musimy jeszcze poczekać na jedną osobę. Minęło z pięć minut i do sali konferencyjnej wchodzi starszy mężczyzna w sweterku naciągniętym na koszulę, Ujawniającą silnie pomarszczoną szyję. Patrzę i myślę, znam gościa. Skąd ja go znam? E, menadżer, e, pani, e, e, menadżer, pani, i spocony poderwali się z miejsc. Jakby do konferencyjnej wszedł Dalai Lama albo Edward Gierek z niezapowiedzianą gospodarską wizytą. Menadżer przedstawia: To nasz główny udziałowiec, pan Ełzebiusz. Znacie Państwo to uczucie, kiedy powinniście coś zrobić, jakoś zareagować, ale mózg nie pomaga, nie wysyła żadnych impulsów do organów i narządów, bo zdębiał. A kiedy odzyskuje taką zdolność działania w sposób odrobinę ekstrawagancki, kiedy mój mózg wyrwał się z, sekundowe, z sekundowego lotargu, kazał moim ustom powiedzieć: kopę lat, panie Euzebiuszu. Gdyby ktoś uwiecznił w owej sekundzie minę menadżera, Stałby się nowym Johannesem Wermerem. Mnie widok tej twarzy uczył, bo zrozumiałem, że nie jestem sam w niezrozumieniu tej sytuacji, która w prawie normalnej stała się w pełni surrealistyczną. Do dzisiaj nie potrafię rozgryźć, jaki był cel tego spotkania. Zarzucił go sobie pan Eusebiusz, co mi potem przekazał menadżer. Jego firma, ta, z którą miałem okoliczność na Tajwanie, Otworzyła jedno z biur, swoich biur międzynarodowych, otworzyła je w Chinach. Zatem miał więcej dowolnych informacji na temat Chin i biznesu w Chinach, z należącej do niego spółki, niż kiedykolwiek mógł uzyskać ode mnie. Może chciał sprawdzić, czy wciąż mam do niego żal? Nie wiem. Przed spotkaniem nie miałem nawet świadomości, że jeszcze żyje. W trakcie spotkania zrozumiałem, czym jest ufizycznione zło. Pan Eusebiusz świadomie, bądź zupełnie sobie tego nie uświadamiając, zachowywał się jak Louis Seifer, grany przez Roberta De Niro w filmie Angel Heart. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, serdecznie polecam. Nie polecam zaś doświadczenia tego uczucia bliskości z fizycznym złem. Spotkanie, w którym brałem udział, nie miało na celu ustalenia czegokolwiek. Jego jedynym celem było to, bym stanął przed obliczem pana Eusebiusza. Po co? Nie wiem. Być może chciał mi przekazać to, co niejaki Dario przekazał w książce Jackowi, a w filmie Kubusiowi? Co to było? Wiem, ale nie powiem. Jeśli kto nie wie, a ciekaw jest, zapraszam do obejrzenia albo przeczytania klepnąć od światło. Kończę dzisiejszą opowieść z serii 7 grzechów głównych importera i zapraszam do wysłuchania odcinka kolejnego, który za tydzień. Do usłyszenia.